Jeśli podobają Ci się treści na moim kanale, zalajkuj, skomentuj, podziel się i zasubskrybuj. To pomoże mi w jego rozwoju. Jeśli przyszłoby Ci na myśl wesprzeć moją pracę na tym kanale finansowo, możesz to zrobić tuż pod tym filmem. Drodzy widzowie, witajcie, tutaj Zygi z Teksasu. Witam Was bardzo ciepło i bardzo serdecznie na kanale Zygi Teksas. Kochani, nadaję jak zwykle ze Spring Branch na północ od San Antonio w środkowym Teksasie. Słuchajcie, będzie chyba przez jakiś czas trochę przerwy, albo przynajmniej problem na moim kanale, a już Wam opowiem całą tą sytuację. Trochę sobie sam narobiłem problemu, ponieważ mój komputer miał jakby problem z odświeżaniem z kartą graficzną. O, tak trzeba powiedzieć wprost. Karta graficzna nie była taka zła. To była Nvidia Riva GTX 1660. No, ale 1660 to jest seria przestarzała. No i słuchajcie, pojawił się moment, w którym po zainstalowaniu update'u programu do montażu filmów okazało się, że update się nie udał. No i słuchajcie, co z tym zrobić? No mógłbym nie update'ować komputera i tego programu, no ale słuchajcie, ja program mam w subskrypcji, płacę za nią corocznie, żeby mieć cały czas ten program świeży, jak najlepszy. No i problem jest taki, że po prostu już go nie mogę update'ować, dlatego że moja karta graficzna nie wyrabia. No więc zaczęło się. To zamówiłem update mojej karty graficznej do Nvidia Riva GTX. To jest symbol 4670 chyba, jeśli się nie mylę. No i ta karta powinna wystarczyć na kolejnych kilka dobrych lat. No ale jak się zmienia w układzie zamkniętym jedną z części systemu, to zmienia się cały układ. No więc pierwszy komunikat, jaki się pojawił: Zygi, hello, twoja karta nie będzie kompatybilna z Windowsem 10. Musisz go przeinstalować na Windows 11. No i pomyślałem sobie, a okej, to jest piwo małe, pikuś. Zrobimy to 2 godziny i zainstalowane. Ale się okazało, że nie, że tu jest też pod górkę. Pierwsze, co system wykrył, to to, że płyta główna mojego komputera, mimo że nowa, ona nie ma 2 lat, nie jest kompatybilna z Windowsem 11, bo nie ma modułu TPM 2.0. Okazało się, że moduł ma, ale trzeba go było włączyć, ale po włączeniu, no i wiecie co dalej, nie? Nie wystartował, trzeba resetować BIOS, zaczyna się jazda bez trzymanki, po czym doszło jeszcze kilka innych elementów, no i jak sobie już poradziłem z tym, żeby był ten TPM 2.0 włączony, to się okazało, że nie mogę tak do końca, dlatego że muszę mieć na dysku startowym, czyli na tym dysku C, tak zwany GPT, a nie MBR, czyli to, jak jest skonfigurowany twardy dysk. No więc zaczyna się konfiguracja na żywo dysku, na którym mam wszystko. Wszystko. Wszystkie maile do Was, wszystkie oprogramowania, obrazy, grafiki, maile, wszystko. No więc przegrywanie, tak? Trzeba na zapasowy laptop przegrać to wszystko, co jest ważne. No i słuchajcie, jestem w trakcie tego, to już jest drugi dzień, kiedy przekładam to na twardy dysk, żeby potem użyć ewentualnie w laptopie, gdyby coś tu się wydarzyło niefajnego lub nieprzewidzianego. No i w tym momencie dostaję e-mail od bardzo ważnego dla mnie gościa, z którym umawiałem się już od pewnego czasu, że może coś zrobimy, jakieś nagranie. No i przychodzi odpowiedź, że
Właściwie to tak, ale gdyby można było, to dzisiaj. No i kiedy spojrzałem na ten e-mail, bo ja go też odebrałem późno, no to do nagrania była już niecała godzina, więc ja szybko musiałem poskładać komputer i tak naprawdę zrobiłem to nagranie w ciemno, dlatego że nie słyszałem dźwięków w słuchawkach. Dzięki programowi, którym nagrywam, OBS-owi tak zwanemu, Open Broadcast Studio, wiedziałem po wskaźnikach, które się poruszały, że dźwięk jest nagrywany, tyle że ja go nie słyszałem, że jest nagrywany. Więc nagrałem z tą cudowną istotą, nagrałem 1,5-godzinny prawie program w ciemno. Ja go słyszałem, ale nie słyszałem, że to się nagrywa. No i powiem wam, że udało się. Udało się, ów. Będzie, słuchajcie, patrzcie w niedzielę. W niedzielę będzie bardzo ciekawy program. W ogóle ten weekend będzie ciekawy, bo właśnie w sobotę będzie spotkanie z Jurkiem Pietrzakiem. W piątek będzie spotkanie z Elą Krajewską. A w niedzielę będzie program z Robertem Bernatowiczem. Tak, tak. Z dziennikarzem, który dziś jest chyba ekspertem, jedynym takim ekspertem w Polsce w sprawie nie tylko UFO, ale reinkarnacji, zjawisk niewytłumaczonych, zjawisk duchowych, więc nagraliśmy ten film i powiem wam, że będzie się działo, będzie bardzo ciekawie. Jest też w tym filmie przesłanie. Przesłanie właściwie nie od samego Roberta Bernatowicza, mimo że on je wyraził, ale od byłego prezydenta Polski, Lecha Kaczyńskiego, który tak naprawdę też te przesłanie otrzymał. I tu nie zdradzę więcej. Po prostu idźcie w niedzielę o godzinie 12 czasu polskiego i zobaczcie ten film. Będzie ciekawie. Dobrze, a teraz, kochani, inne bieżące sprawy. Pierwsza taka, słuchajcie, że bardzo, bardzo chcę wam podziękować za wasze komentarze, za wasze maile do mnie, bo ja wiem, że i czuję, że nawet jeśli się w czymś ze mną nie zgadzacie, czy oponujecie, albo też coś tam poprawiacie, to wy to robicie z nieprzymuszonej dobrej woli, w dbałości o energię innych ludzi, czasem również o mnie. Więc za to naprawdę z całego serca wam dziękuję, za troskę, za miłość, którą obdarzacie wszystkich innych na tym kanale, jak również mnie. Dziękuję z całego serca. I tutaj przy okazji jakbym chcę też powiedzieć, abyście się nie martwili tym, że ja czasami odpowiadam na te komentarze publicznie, czyli nagrywam je w poranniku, albo też niepublicznie, czyli odpisuję na maile, bo ja to bardzo lubię. Kocham interakcję. Chyba jestem takim typem człowieka, takim zwierzęciem studyjnym, który lubi interakcję z innymi ludźmi. No i wcale mi nie przeszkadza, że ktoś komentuje, robi to w sposób, który nie zgadza się z moimi poglądami. Zupełnie mi to nie przeszkadza. Więc krótko tylko powiem tak, że wszystkim tym komentatorom bardzo dziękuję. Również kiedy piszą rzeczy, na które sobie nie mogę pozwolić, bo kiedy mnie przekonujecie do tego, ażebym już więcej na wizję nie wpuszczał takiej czy innej osoby i niezależnie od tego, z jakiej opcji ona jest, ta osoba, co robi i tak dalej, to muszę wam powiedzieć, że nie zrobię tego, kochani, nie zrobię tego, bo tak naprawdę, gdybym posłuchał tych wszystkich ludzi, którzy mi mówią, Zygi, nie wpuszczaj jej na kanał, tam są ciemne energie i broń Boże, nie on albo nie ona. Z ręką na sercu, naprawdę, słuchajcie, muszę powiedzieć tak, że jakieś 50% audycji musiałoby nie przejść przez to sito, gdybym je tak ustawił. I teraz na pewno czują to te osoby, które do mnie pisały, również ostatnio Iwona, ale w tym tygodniu miałem chyba 4 takie e-maile i każda z tych osób, która do mnie pisała, pisała na temat innej audycji, zupełnie innej osoby. Więc
te cztery osoby, które są u mnie czasem na kanale, musiałbym zablokować, gdyby was posłuchać. No i teraz takie moje dywagacje. Słuchajcie, zastanówcie się nad tym, co w was jest takiego, że wy nie potraficie tej osoby zaakceptować i że wy w niej widzicie jakieś ciemne siły, czarne energie, albo jeśli nie aż tak bardzo, no to może jakieś kwestie związane ze straszeniem, albo też, jeśli nawet nie tak bardzo, to czujecie, że coś jest takiego, co was tam denerwuje i tak dalej. Popatrzcie, dlaczego, poczujcie to, dlaczego, co z wami nie rezonuje w tej osobie i czy to nie jest czasami tak, że wy musicie coś zaakceptować w sobie albo na zewnątrz, takiego, co właśnie powoduje u was ten trigger. O nie, ta osoba nie. O nie, te treści nie. Przy czym nie chcę powiedzieć, że to jest coś nie w porządku. To jest jak najzupełniej okej. Jesteśmy w szkole życia. Uczymy się. I to jest jak najbardziej okej. Natomiast kanał, który prowadzę od 3 lat, od samego początku był, to będzie duże słowo, ale nie mam innego w tej chwili, żeby innego użyć, był i będzie pluralistyczny. Co to znaczy? Że będę chciał przedstawiać dalej na kanale poglądy z różnego nurtu. Czy to będą poglądy służące duchowości, czy też zdrowiu, czy też tego, jaka jest ta nasza planeta, taka okrągła, czy płaska i tak dalej. Przyjmę każdego. Tak a propos, słuchajcie, ja czekam, aż w końcu pojawi się u mnie ktoś, kto będzie chętny u mnie na kanale opowiedzieć o płaskiej Ziemi. Na razie tylko komentujący mówią, Zigi, dlaczego ty nie mówisz o płaskiej Ziemi? No bo ja mam inne przekonania, ale ja chętnie taką osobę u mnie na kanale bym zobaczył. No i teraz przy okazji tego pluralizmu, kiedy masz pluralistyczny kanał, w którym jest wielka pojemność na różnego rodzaju treści, to musisz stać z boku. Muszę dbać o jakość tego kanału, a więc o to, żeby nie było hejtu, żeby nie było krzywdzących nikogo stwierdzeń obrażających, poniżających i tak dalej, i tak dalej, albo nawołujących do czegoś takiego, więc tego nie będzie. O to dbam. Muszę wam powiedzieć, że zdarzyło mi się w kilku nagraniach, że musiałem takie nagranie zatrzymać i nie puścić, i to nie z powodu poglądów, ale z sposobu wyrażania się i opinii o innych ludziach na tym świecie, tych osób. Więc uważam, że to akurat nie jest cenzura, a raczej próba zachowania dobrych obyczajów. Więc wracam jeszcze raz do głównego wątku. Pluralizm, tak. Cenzura, nie, ale nie dopuszczam rzeczy, które mogłyby kogoś urazić, obrazić, dotknąć prywatnie, osobiście. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, bo jednocześnie ja, Zigi, mam swoje poglądy. No i czasem mnie pytacie, Zigi, dlaczego ty nie mówisz o swoich poglądach? To jest w ogóle dobre pytanie, bo po pierwsze, no mówię, bo w filmach, które nagrywam z innymi istotami, które są przedstawianiem ich poglądów, ja staram się stać z boku, poprowadzić ten program, zadawać pytania, o co też czasami macie pretensje, że ja się tam wtrącam, no ale chcę wydobyć z nich istotne rzeczy. Uczę się tego cały czas i z szacunkiem dla tych, którzy mówią o tym, przypominają mi o tym, ale też są u mnie programy, gdzie wypływają wyłącznie moje poglądy i to są poranniki, przynajmniej w większości. To tylko część poranników jest taka, w których zapraszam gości do poranników i wtedy jest możliwość wyrażenia poglądów innych niż moje. Natomiast w większości poranników to są, w większości, nie wszystkie, ale w większości to są moje poglądy. Kiedy mówię o
podróży naszej ziemskiej kulki, która razem z Układem Słonecznym przemierza bezkres przestrzeni galaktycznej. No to słuchajcie, to jest mój pogląd. Nie mogę tego jaśniej wyrazić, prawda? Mój pogląd jest taki. I teraz być może, że ja się mylę. Dlatego chętnie zaproszę kogoś, kto ma pogląd przeciwstawny. Bardzo chętnie. Nie chcę być ani nauczycielem, ani guru, ani żadnym mistrzem. Mimo, że wielu z was nawołuje mnie do tego, żebym takim nauczycielem czy mistrzem został. Nie mówicie tego wprost, ale mówicie: Zygi, no to zdecyduj się, albo będziesz mówił o tym, albo będziesz mówił o tym. No i widzicie, nie. Dlaczego? Otóż ja uważam, że czas mistrzów, nauczycieli i guru odchodzi. On był potrzebny i on był bardzo pożyteczny. I to był czas, w którym dotychczas trwała nasza cywilizacja, czas Kali Yugi, czas bardzo mroczny, ciemny, o wielu rzeczach, które zapomnieliśmy albo które zostały zafałszowane. To wszystko jest na rzeczy. I wtedy, w tamtym czasie, byli potrzebni mistrzowie, nauczyciele, guru, aby nieśli ten kaganek nie oświaty, tylko oświecenia. No i takich mistrzów możemy policzyć raczej na palcach. Jezus, Budda, Krishna, wielu, wielu takich innych, prawda? Oni byli potrzebni, ażebyśmy zupełnie nie stracili nadziei, bo inni podchwytywali te ich promyki światła, nawet nie rozumiejąc ich dokładnie. Ja śmiem twierdzić, że wielu apostołów nie rozumiało, co mówił Jezus. Ale nieśli ten kaganek dalej, nie rozumiejąc i przekłamując po drodze, nie ze złej woli, ale z nieświadomości. Dlaczego tak było? Okres Kali Yugi to jest okres, w którym nasza planeta razem z naszym Układem Słonecznym jest w najdalszym zakątku naszej galaktyki, czyli najdalej od Słońca Galaktycznego, gdzie wibracje są tak dalekie, że są bardzo niskie i również niska jest gęstość tych energii. Po prostu jesteśmy daleko, to jest fizyka, jesteśmy daleko od galaktycznego Słońca. I teraz, to trwa już dziesiątki lat, zaczynamy od tego punktu, najdalszego punktu odchodzić i dążymy w kierunku, który przybliżamy się do galaktycznego Słońca. To będzie jeszcze trwało wieki, wieki. Kilkanaście dobrych tysięcy lat. Ale my już to poczujemy. Już my ludzie teraz, w tej rzeczywistości. Dlaczego to jest takie istotne? Bo jeśli my tego nie będziemy wiedzieli i dalej będziemy żyli tymi niskimi energiami z Kali Yugi, których wtedy musieliśmy żyć, bo te wysokie energie o wysokich częstotliwościach nie przychodziły do nas, nie było ich tu, to kiedybyśmy tego nie zauważyli i nie podjęli się wysiłku, żeby przyjąć do siebie te wysokie energie, no to niestety, ale jak to mówią inni, spalimy się w efekcie w wibracjach o wysokich energiach, o wysokich częstotliwościach. To nie przetrwa. Ludzie o niskich energiach będą mieli ogromne problemy ze zdrowiem, życiem, przejściem dalej. Jakby tworzy się pewnego rodzaju bariera. To tak, jakbyście próbowali być na brzegu, na plaży i wśród was są ludzie, którzy doskonale pływają i radzą sobie z pływaniem. Ale pojawiają się też ludzie, którzy nie potrafią pływać. I teraz wiecie, że nadchodzi przypływ i musicie iść w przód. Nie macie wyjścia, nie możecie iść do tyłu. Tam już jest ściana, nie ma jak. Więc co musicie zrobić? Nauczyć się pływać. Najlepiej iść do przodu, robić krok po kroku, zanurzyć się, wziąłeś pierwszy głęboki wdech i płynąć. I tu jest podobnie. My nie możemy się cofnąć. Nasza planeta nie ma szans na to, żeby się cofnąć do tamtych energii. Ona pędzi w
tej spirali, którą pokazywałem, jesteśmy częścią tej drogi całego Układu Słonecznego i zmierzamy w kierunku bardzo wysokich, ciepłych, wysokich energii. Więc my się musimy nauczyć z nimi żyć. Jak to zrobić? No wiecie o tym. Proste i bardzo trudne. Proste, bo tylko poprzez lepsze nasze życie, a jednocześnie trudne, bo my będziemy kontestować, pytać, nie wierzyć, zostawać w tyle i mówić, a może ta fala, ten przypływ nie przyjdzie, a to jest spiskowa teoria, na pewno nic się nie stanie, już mi zaoczyło kolana, ale co tam, przecież do głowy jeszcze daleko. Nie? Tak robimy, my tak wyglądamy dzisiaj. Kłócimy się sami ze sobą, że a tam, jakoś to będzie. Wśród nich jest wiele ludzi nieświadomych, którzy zamiast pogłębiać tą swoją wiedzę, będą żyli tym, że nadchodzi weekend, sobota, będzie grill, zobaczy się dobry mecz w telewizji, pojedzie się na kolejną wycieczkę. To nie będzie już długo trwało, to nie będzie tak wyglądało. Przy czym to wcale nie będzie straszne dla tych, którzy się nauczą pływać. Przenośnie oczywiście, wiecie o czym mówię. To będzie bardzo przyjemne i zaprowadzi nas daleko. Ale musimy się nauczyć pływać. Więc tu, na tym kanale, jest ten moment, w którym muszę powiedzieć wam, nie oczekujcie, że tutaj pojawi się jakiś guru, nauczyciel, przewodnik i będzie mówił taką prawdę, jaka gra w jego duszy, w jego sercu. Kusi mnie wiele razy, aby mówić, że nie, słuchajcie, tego to, jedyna prawda to jest to, co mówi ten albo tamten. Kochani, więcej powiem. Ja z wielu z tymi ludźmi, którzy przychodzą do mnie na kanał, do rozmowy, się nie zgadzam. Czasem oni o tym wiedzą i czasem ja z nimi się prywatnie kłócę. Ale nie mam żadnego prawa, ażeby ich zatrzymywać w tym, bo to wy sami musicie to ocenić. I tutaj nie ma jakby usprawiedliwienia. A, bo pewnie część ludzi nie jest na to gotowa, bo część się zachowuje jak w przedszkolu. Nie ma czasu. Już nie ma czasu. Woda sięga już do pasa. Nie ma czasu na bawienie się, na zabawę, na przekonywanie. Niestety, twarda rzeczywistość jest taka, że musimy się nauczyć pływać. Inaczej mówiąc, musimy stać się lepszymi ludźmi, ażeby żyć tylko w wysokich energiach. To jest mój punkt widzenia, mój pogląd. Więc dla tych wszystkich, którzy dopytują się, Ziki, kiedy wreszcie powiesz, jakie ty masz poglądy, no to właśnie, one są takie. I dlatego chcę wam to powiedzieć, że bardzo was kocham, bo wierzę w to, że widzowie na tym kanale, ale jak i wszyscy ludzie, którzy tego kanału nie znają, to są bardzo inteligentne i wzniosłe istoty. I wszyscy damy radę. Kocham was. Trzymajcie się i do następnego poradnika. Cześć. Pa, pa.